Cześć, z tej strony Grzegorz, a w tym odcinku zajmiemy się spawnowaniem przedmiotów na mapie. Przygotowałem przykładowy kod, w którym po naciśnięciu przycisku X, przy puszczeniu przycisku X, zostanie wygenerowany przedmiot na mapie obok miejsca, w którym znajduje się gracz. Obrócenie tego przedmiotu będzie zależało od tego, jak jest ustawiony gracz. Czyli tutaj na przykładzie, jak jestem sobie graczem, jestem jakby skierowany ku temu drzewu. No, jak w stronę drzewa. Tak jak widzicie, w ten sposób się tutaj stworzyła rampa. Możemy to zmienić sobie, spojrzeć się w tę stronę. I wtedy rampa się, ona obraca się względem tego, jak ustawia się gracz. Można być bardziej precyzyjnym poprzez jakby ustalanie tutaj dokładnego obrotu takiego obiektu. Tutaj w konsoli wyświetlam wartość, jaka jest dla na przykład wygenerowanego takiego obiektu. To jest jakby od 0 do 360 stopni, no nie? Z tego, co tutaj zauważyłem, więc jakby macie możliwość obrotu jakby wokół osi tego obiektu. I jak to w ogóle wszystko działa? Generalnie tak, potrzebujemy mieć wątek, który będzie nam generował jakiś model. Musimy znaleźć nazwę modelu, musimy mieć koordynaty gracza, musimy pobrać tego gracza. Jest tu jakaś informacja na czacie. I tutaj jeszcze jakieś pomocnicze rzeczy, typu spawnowanie w danym miejscu. Czyli weźmy po kolei. Spawnowanie. Klasycznie. Tutaj mamy jakieś przykładowe koordynaty. Tutaj mamy funkcję pomocniczą, która nam jakby opiekuje się opóźnieniem, tworzeniem właśnie opóźnienia w wątkach. No i później mamy zdarzenie, które jest nam potrzebne do tego, żeby się człowiek tutaj zalogował w danym miejscu. No, czyli wykorzystujemy zdarzenie, że jeżeli gracz wejdzie na serwer i będzie miał już tam przygotowany tam typ gry, no to mamy ustawić mu automatyczny spawn na pozycji X, Y i Z, które są tutaj wpisane w tej tablicy. Tu oczywiście jest wiadomo model gracza, jakiś przykładowy. No i tu jest jakaś wiadomość powitalna, która się tam wykonuje po zalogowaniu gracza. No i to są jakieś tam funkcje, które mówią, żebyśmy automatycznie się zespawnowali w danym miejscu. Wymuszamy się tutaj. No i dobra, no, czyli spawn mamy ogarnięty, to jest proste. W poprzednich odcinkach było o tym mówione. Jest to oczywiście zwykły moduł, nie jest to Node.js, tylko zwykły JavaScriptowy moduł. I teraz tak, lecimy dalej. Następną rzeczą, jaką chcemy, no to ta obsługa przycisku. Obsługa przycisku była omawiana wcześniej, więc tutaj też w miarę szybko sobie przejdźmy. Czyli mamy przycisk, który ma tam własny identyfikator i ten identyfikator mówi, że to jest przycisk X na klawiaturze. I oczywiście, że jeżeli chcemy, żeby te przyciski nam tutaj były responsywne, no to musimy użyć asynchronicznej jakiejś tutaj metody, która będzie nasłuchiwała, czy jakiś klawisz został wciśnięty. No do tego wykorzystamy sobie pętelkę while_true, która będzie sobie w osobnym wątku tutaj śledziła. No tu możemy sobie jakieś opóźnienie robić. Ale to jest ustawione na 0. No i co jakiś tam czas sprawdza, czy przycisnęliśmy jakiś klawisz. No i jeżeli przycisnęliśmy jakiś klawisz i go puściliśmy, w tym przypadku jest to klawisz X, no to bierzemy sobie koordynaty gracza. Tutaj pobieramy identyfikator gracza, tutaj pobieramy koordynaty tego gracza. Oczywiście to jest na client.js, czyli to client spawnuje. No i co? No i wykonujemy jakąś tam funkcję main, w tym przypadku tak sobie nazwałem. I ona przekazuje model, który mamy sobie wygenerować, koordynaty, w którym ten model ma być wygenerowany,
No i tutaj przekazuję jeszcze gracza sobie. No nie muszę tego robić, mogę tam sobie go pobrać jeszcze gdzieś później, ale tak sobie pomyślałem, żeby go przekazać. No i co dalej? No i wchodzimy do tej funkcji main. Ona jest asynchroniczna, czyli potrzebuje jakiegoś czasu oczekiwania do tego, aby ten model się wczytał na mapie. I teraz tak, bierzemy tą nazwę tego obiektu, wyszukujemy go hash tego obiektu, więc ten hash będzie nam potrzebny, żeby wczytać ten model. No i tutaj mówimy, czytaj ten model poprzez ten hash, który sobie znaleźliśmy. No i czekamy, czy ten model został z tym haszem załadowany, czy jeszcze nie. Jeżeli jeszcze nie, no to tutaj sobie pętluję co pół sekundy. No i powiedzmy, że już sobie go załadował. No to jak mamy pewność, że się załadował, to idziemy dalej. No i tworzymy obiekt już o danych koordynatach z tym wczytanym haszem. No tutaj są pokazane parametry, czyli nazwa modelu poprzez zapisanego w haszu x, y, z. No i tam dalej to mamy, czy to jest jakieś tam w sieci, czy nie w sieci, jakieś dodatkowe parametry, które nas nie interesują. Co bardzo. No i ten dark flag chyba tutaj jest ustawiony na true, żeby jakoś tam dobrze to działało. No dobra, no i mamy ten obiekt, tą referencję tylko obiektu. No następnie musimy ten obiekt jakoś obrócić. No i ten obiekt możemy obracać albo ręcznie wpisując tam wartość od 0 do 360, albo możemy pobrać kierunek spoglądania gracza i go jakoś tam wziąć pod uwagę przy ustawianiu obiektu. No i żeby wyświetlić sobie ten kierunek, w którym skierowany jest gracz, to możemy sobie w konsoli to wyświetlić. Jak tutaj widzicie, macie 106 albo 168, w zależności od tego, jak on tam się obróci. No i to jest set entity heading, no to właśnie jest obracanie obiektu. No to bierzemy obiekt, który chcemy obrócić, no i wartość tego obrotu, którą pobraliśmy od gracza. Czyli bierzemy tak, jak się gracz obrócił. No nie zawsze ten obrót będzie tak, jakbyśmy chcieli, więc tutaj można albo właśnie jakoś ręcznie przekazywać w komendzie coś, albo jakoś sobie obrócić tam, nie wiem, dodać 90 stopni, albo odjąć 90 stopni. No można dodać, czy tam nie ma problemu jakiejś takiej. No i ostatnia rzecz, jest coś takiego jak set model as no longer needed. To jest tak zwany despawning. Czyli po jakimś czasie ten model, który został wygenerowany, on zniknie, tak? I on to po prostu jakby uwalnia ten model i on za jakiś czas zniknie. Więc jeżeli chcemy, żeby on tam jakoś jeszcze był na mapie, no to raczej nie powinno tego tutaj być, tej linijki, więc można ją tam wtedy usunąć. Wtedy z tego, co kojarzę, nie powinno się tutaj a nic despawnować. No tu jest wiadomość jeszcze na czacie, że możemy sobie dowolną wiadomość przekazać. Tutaj przekazujemy tekst show, czyli jakiegoś stringa. No i to jest w tym miejscu, nie? Tekst i tutaj jest string do rampy na przykład. Jeżeli chcemy mieć coś innego despawnowanego, możemy też sobie napisać jakąś pętlę, możemy zrobić i możemy napisać algorytm, który stworzy jakoś tam, nie wiem, w kółku ileś tam elementów na przykład, nie? To można to algorytmicznie sobie ładnie generować te takie mapy. No i znalazłem stronę takie coś jak gta-objects.xyz, gdzie możemy sobie sprawdzić bazę danych takich obiektów możliwych do wygenerowania. No i to wpisujemy na przykład, nie wiem, no tam mówię, albo ramp. I wtedy możemy sobie takie rampy generować. A możemy, nie wiem, czy jest jakiś dom? Spróbujmy jakiś dom. Aha, czyli dom to raczej są jakieś elementy wystroju. A domy też są. No dobra, no zobaczmy na przykład taki tutaj dom. Zamienię sobie tutaj w tym miejscu. Ctrl S, czyli save. No i pewnie tutaj nasz moduł się automatycznie przeładuje. Znając tutaj życie, klikam X. No, akurat w tym przypadku jesteśmy wewnątrz tego domu, ale jak wyjdzie, to nam zniknie. Ok.
Teraz spróbujmy jeszcze raz X-a. Aha, on tu nam się zapada. Czyli po prostu tu jest problem taki, że kolizje są problematyczne. No dobra, to weźmy coś może mniejszego, na przykład jakiś wózek. Tutaj, tylko jeszcze zobacz. Aha, jeszcze tutaj dodałem minus 1, czyli obniżyłem wartość Z, czyli ta odległość od Ziemi. Zmniejszyłem tą wartość o 1. Nie wiem, czy tutaj w każdym przypadku jest to potrzebne, ale na przykład przy jakichś rampach, no to zauważyłem, że jest to przydatne. Dobra, klikam X. No jak widzimy, zespawnował nam się wózek. No jak widzimy, niektóre przedmioty mają włączoną fizykę i można tutaj sobie dowolnie taki wózek sobie generować. Jaki jest wpływ takiego generowania? Nie wiem, musielibyście sobie testować na własnym tutaj serwerze. No ale jest to dosyć prosta, prosta opcja do tworzenia sobie takich tutaj obiektów. Z tego to, co zauważyłem, są jeszcze jakieś tutaj inne funkcje, które mają jakieś dodatkowe rzeczy, ale nie wgłębiałem się za bardzo, co one robią. Ale no, najważniejsza jest ta Create Object w tym przypadku i powinno wam działać. Więc sobie szukacie modelu i go wklejacie w odpowiednie miejsce i możecie go przekazywać albo z komendy. Wtedy w komendzie możecie na przykład ustawić X, Y, Z jako trzy parametry. Następnym parametrem może być właśnie wartość obrotu. I następnym parametrem może być co to było jeszcze? Nie, no to tylko te cztery. No i ewentualnie czas na przykład, nie wiem, ile on może tam istnieć. No i też przydałaby się czasami też komenda na usunięcie danego obiektu, więc można tam też przypisywać jakieś ewentualnie identyfikatory i gdzieś je przechowywać sobie w pamięci, jeżeli nam w czymś to by pomogło. To jest jedno. No i też można tutaj jako takie rzeczy dodać, no to przy starcie serwera na przykład wykryć jakieś zdarzenie typu, że serwer został gdzieś tam uruchomiony i wtedy tam wywołać jakieś zdarzenie właśnie tworzenia tych przedmiotów. No i myślę, że to chyba tyle, co chciałem pokazać. Zapraszam do testowania, jak to wszystko działa. No i cześć.